Cześć, witajcie, to jest kolejny kwagrans, a dzisiaj gramy w Mighty Quest for Epic Loot, czyli free-to-playową propozycję od Ubisoftu. Grę bardzo ciekawą, bardzo złożoną, a to dlatego, że oferuje ona dwa zupełnie różne filary rozgrywki, no i przy tym nie da się ukryć, że to wszystko jest okraszone takim bardzo, bardzo fajnym humorem. Zapowiedź Mighty Quest for Epic Loot mogliście już przeczytać na GameZilly. Ja miałem okazję zagrać w tę grę od tej pory, kiedy ostatni raz w nią grałem, czyli to było bodajże na początku roku, w pierwszym kwartale chyba, to się trochę zmieniło. Ale nadal mamy trzech bohaterów, maga, który w końcu pojawił się w grze i w którym można teraz pograć, a mamy również łucznika i rycerza, o których w tej wspomnianej zapowiedzi już pisałem. No i muszę przyznać, że mag bardzo, bardzo przyjemna postać. Przejdźmy do tego jednego z dwóch filarów rozgrywki, to jest nasz zamek. Nasz zamek służy do tego, aby rozbudowywać w nim różnego rodzaju elementy, a przy tym jest on nieustannie zagrożony tym, że inni gracze pokuszą się, aby go podbić. To jest serce naszego zamku oraz ta hala, w której przechowywane jest nasze złoto oraz energia życiowa. To jest waluta w grze, tak można by to powiedzieć, że złoto służy do zakupywania różnych przedmiotów, a energia życiowa na przykład do przywoływania tych miłych stworków, które w tej chwili pojawiły się właśnie na ekranie. To jest osobista ochrona mojego zamku. Oczywiście w miarę rozbudowywania kolejnych elementów tego zamku i w miarę podbijania tego poziomu tego zamku, oczywiście możemy tę gwardię rozbudowywać. W tej chwili nie jest ona najgorsza, natomiast jak widzicie, mam tutaj jeszcze troszeczkę wolnych slotów. W tym kółku zmieści się jeszcze jakiś stworek, bądź też dwa, więc spróbujmy jakiś tutaj postawić. Może niech to będzie Bone Papiter, czyli taki minion, który wskrzesza zombie z ciał poległych innych stworków. Nie są to oczywiście jakieś bardzo mocne stwory, te zombie, ale i tak potrafią napsuć krwi mało doświadczonym graczom. Tutaj mam bossa i taką skrzynię, która przyciąga do siebie gracza. Tutaj mamy pułapkę, która jak widzicie uniemożliwia przejście. Jeśli ją dobrze ustawimy, trochę ją przesunę, żeby była może w takim miejscu, gdzie bardziej można ją efektywnie wykorzystać. Na przykład tutaj. Wtedy gracz będzie musiał najpierw przejść pułapkę, a za pułapką będą na niego czekały od razu stwory. Natomiast tę pułapkę przesuniemy może gdzieś tutaj w okolicy tego bossa, którego postawiłem. To będzie jeszcze dodatkowe utrudnienie w tym wąskim gardle, które w tym miejscu w zamku się pojawia. Przejdźmy może do omówienia tych różnych, można powiedzieć, budynków, no ale to chyba nie za bardzo. W każdym razie te miejscówki, które teraz pokazuję, one służą do rozwijania naszego zamku. Im więcej mamy robotników w tej budce, tym szybciej będą się tworzyły upgrade'y. Wyższy poziom portalu do przywoływania stworków sprawi, że możemy przywoływać większe potwory. W tej warzelni mikstur możemy uważać sobie lepsze mikstury, za które możemy zapłacić też jeszcze taką jedną walutą, o której za chwilę wspomnę nieco więcej. Mamy również zbrojownię, w której możemy dokonać zakupu lepszych itemów, aby nasz bohater był jeszcze potężniejszy. No, na przykład taki amulet, całkiem ciekawy. Mam co prawda już niewiele do 9 levelu, aby móc odblokować ten kolejny poziom tych klejnotów, ale chyba nic nie stoi na przeszkodzie, abym mógł sobie zafundować. Te zielone gemy to jest waluta premium. Tutaj właśnie kryją się te płatności, które można zawrzeć w grze. Otóż za określoną kwotę możemy tych gemów trochę kupić. Konto, które udostępnił nam Ubisoft, a właściwie kod specjalny, zaopatrzył mnie w całkiem pokaźną liczbę tych gemów, tak żebym mógł szybciej osiągnąć progres i pokazać wam coś więcej niż sam początek gry. Ale podczas gry również tych gemów możemy troszeczkę zdobyć, wykonując określone cele, co jest bardzo, bardzo fajne. Pracownia architektów, która pozwala postawić dodatkowe jakieś obiekty w naszym zamku, które właśnie służą do jego rozwoju. Taki hero trainer, czyli miejsce, w którym podbijamy level naszego bohatera, oczywiście gdy już osiągnie on odpowiedni poziom i napełni pasek doświadczenia. Jak widzicie po tych flagach, tej żółtej i zielonej, w zamku jeszcze coś się zmieści, mogę dobudować dodatkowe
pomieszczenie, mogę wstawić jeszcze trochę moich minionów, ale na razie nie mam za dużo energii życiowej, więc niestety chyba nie będzie to możliwe. Mam jeszcze w zanadrzu jakieś stworki, ale chyba też nie będzie ich za bardzo jak tutaj upchnąć, więc póki co niestety muszę zostawić ten temat na później. Dr. Skull, mam nadzieję, że w walce się nim nie zetknę, ale to jest silniejsza wersja tego małego Bone Papitera, która wskrzesza bardzo silne zombie i jest jednym z silniejszych przeciwników, przynajmniej na początkowym etapie rozgrywki. O skillach będziemy jeszcze za chwilę mówić, a to są wspomniane przeze mnie wcześniej zadania, które możemy wypełniać. Jak widzicie, te zielone gemy, będące walutą premium, również znajdują się wśród nagród za ich wypełnienie. To jest Battle Log, bardzo ciekawe miejsce. Tutaj w Battle Logu mamy wykaz tego, kto próbował podbić nasz zamek. Jak widzicie, niektórzy herosi innych graczy wynoszą z niego złoto i energię życiową, natomiast w tej chwili mój zamek jest jeszcze przez jakiś czas chroniony. Jest to stworzone właśnie w tym celu, abyśmy nie tracili nieustannie naszych zasobów na rzecz innych graczy, dzięki czemu nie ma tutaj ryzyka, że zostaniemy absolutnymi zerami. Ten czas ochrony trwa dosyć sporo, to jest chyba kilka godzin, tak więc nie ma się co martwić. Na koniec jeszcze wspomnę tylko, że te kopalnie, o właśnie, które teraz ulepszam, żeby trochę złota wydać, bo moja skrzynia już więcej złota nie zmieści. Te kopalnie pozwalają nam co kilka godzin zebrać pokaźną sumkę, czy to złota, czy też właśnie tej energii życiowej, która służy do przywoływania nowych potworków. Czy coś jeszcze mogę kupić? Tego złota pasowałoby trochę wydać. Nie potrzebuję na razie chyba żadnych z tych przedmiotów. Zresztą mnie nie stać, przynajmniej gdybym chciał zapłacić złotem, bo w gemach to jak najbardziej. Tych gemów naprawdę sporo Ubisoft nam, czyli testującym grę, oddał. A teraz przejdźmy do drugiego filaru. To jest jeden ze światów gry, jak widzicie, zamków jest tu całkiem sporo. Niebieskie są reprezentują zamki graczy. No i spróbujmy może na sam początek podbić jakiś mały zamek, taki prosty, żeby nie było większego problemu, że mógł wam pokazać, jak wygląda taka, można powiedzieć, książkowy przykład tego, jak ograbić zamek innego gracza w Mighty Quest for Epic Loot. Możemy jeszcze oczywiście zajrzeć do inwentarza naszego głównego bohatera. Możemy również zobaczyć okienko skilli. Oczywiście te skille odblokowują się na określonym levelu. Mam nadzieję, że niebawem uda mi się zdobyć level, bo następny skill, jaki odblokuję, zapowiada się całkiem nieźle. Preferuję oczywiście, jak widzicie po moim pasku umiejętności, tę ostatnią szkołę. Może jakby ją tak po polsku nazwać, to może czarnoksięstwo, coś w ten deseń. W każdym razie skille z tej szkoły są bardzo przydatne, ale mamy również magię elektryczności i mamy również magię ognia. Przystąpmy może do podboju tego prostego zameczku. Tu raczej nie powinno być większego problemu z podbiciem jego murów. Wchodzimy. No jak widzicie, moi drodzy, zamki na niższych poziomach już nie są zbyt trudne do podbicia. To jest jeden z moich ulubionych czarów, bo nie dość, że zabiera życie przeciwnikom, to jeszcze regeneruje moją pulę punktów życia, a to są ci Bone Papiterzy. Jak widzicie, ze zwłok, które przed chwilą poległy, wskrzeszają zombie, więc pasowałoby je jak najszybciej zabić, żeby już nam nie narobiły kłopotu. A tych przeciwników wykorzystam jeszcze od budowania pól punktów życia. Ten skill bardzo dobrze sprawdza się właśnie w przypadku słabszych potworów, natomiast jeśli mamy do czynienia z silniejszymi, no to jest już trochę gorzej. Jak wygląda Mighty Quest for Epic Loot? No to musicie sami przyznać, że jest jej dosyć blisko do Torchlighta. Jest to ten sam, może powiedzmy, nieidentyczny, ale bardzo podobny styl grafiki. A w gameplayu no to mamy już taką klasykę gatunku hack and slash, czyli po prostu nie ma tutaj jakichś takich wielkich udziwnień w rozgrywce. Po prostu mamy pulę punktów życia, pulę punktów many, zbieramy różne przedmioty, zbieramy złoto, mamy pasek skilli. Tak więc pod tym względem Ubisoft poszedł po tej linii najmniejszego oporu i właściwie zafundowano nam w 100% klasykę. Zamki są do zdobycia właściwie w kilka minut, jeśli nie są one jakieś rozbudowane, no to tak jak widzicie, w tym zamku spędziliśmy może niespełna 2 minuty, a już udało mi się przebić do tej sali, w której przechowywane jest złoto i punkty energii życiowej, które zbieram i zamek opuszczam. Prosta sprawa, prawda?
No ale to jest zamek bardzo słaby. Możemy go również ocenić odpowiednio wysoko. Jeśli nam się podobał, no to możemy wystawić jego właścicielowi dobrą ocenę, a my poszukajmy może czegoś nieco bardziej zaawansowanego, co będzie już stanowiło wyzwanie. Oczywiście im trudniejszy zamek, tym większa pula złota, punktów energii życiowej i doświadczenia trafia do naszej kieszeni. Zakupiłem sobie jeszcze kilka mikstur, które mogą się przydać w krytycznym momencie. No i poszukajmy jakiegoś zamku, który nie będzie jakimś wielkim wyzwaniem, natomiast będzie można śmiało spróbować go podbić. Klimat ten się nada, a może ten? Nie, trochę za silny, więc wrócimy do tego zamku. No i jesteśmy, moi drodzy. Brama opadła, więc czas na kolejną jatkę, moi drodzy. Tu już mamy na dzień dobry doktora Skula, czyli tą większą wersję Bone Papitera. On strzeże takie duże zombie. Bardzo ciężki przeciwnik do pokonania. Najlepiej wyeliminować go jak najszybciej z rozgrywki, a najlepiej jako pierwszego, bo jak widzicie, te zombie wskrzeszane przez niego są naprawdę całkiem duże. Zadają bardzo wysokie obrażenia, nawet chyba trochę wyższe niż ten cyklop zadaje. No i kiedy mamy takich przeciwników kilku na ogonie, no to zaczyna się robić pod górkę bardzo mocno. Więc jeśli będziecie mieli okazję zagrać w Mighty Quest for Epic Loot, to pamiętajcie, żeby doktora Skula zabić jak najszybciej. Oczywiście Mac nie jest zbyt dobrą postacią do walki w zwarciu. Tutaj lepiej sprawdza się postać rycerza, natomiast nie jest tak, że jest on bez szans. Ma również kilka czarów ofensywnych, przepraszam defensywnych. Jak na przykład ta tarcza umiejscowiona u mnie pod dwójką, natomiast no, na tym etapie nie są one jeszcze tak skuteczne, jak bym chciał. Tych przeciwników wykorzystamy, żeby troszeczkę sobie tego życia odbudować. Podczas gry zbieramy również te orby, które regenerują życie. To są takie czerwone kule lewitujące lekko nad ziemią i dzięki nim również możemy odbudować pulę punktów zdrowia naszego bohatera. Co ważne, w naszym zamku, podobnie jak w tym, który teraz odwiedzamy, możemy porozstawiać różne pułapki. One oczywiście mają różne cechy. Niektóre z nich zwalniają naszą postać, niektóre z nich powodują obrażenia i ogłuszenie. Natomiast czasami, jeśli zostaną bardzo dobrze i przemyślanie rozstawione na zamku, no to potrafią napsuć krwi i sprawić niemały problem. Bo w połączeniu na przykład z dużą grupą przeciwników no doskonale się sprawdzają jako taki utrudniacz w naszym zadaniu. Ten cyklop ma umiejętność szarży, więc tutaj może być dosyć ciężko. Na szczęście zdążyłem użyć mikstury. Bone papiterzy spinują, abym miał pełne ręce roboty, chociaż powaliłem już większych przeciwników, to się pojawiają kolejni, ale na szczęście tego ostatniego też już się udało Bone papitera wyeliminować i już kolejni przeciwnicy nie powinni się przez chwilę pojawiać. O proszę, tutaj mamy doktora Skula, kilka cyklopów, kilka pomniejszych potworów. No nie wiem, czy uda mi się przez ten etap tego zamku przejść. Jak widzicie, taka więź powstała między jednym z tych stworów a doktorem Skulem. Oznacza to, że póki go nie zabije tego potworka, no to niestety doktor Skul będzie też poza moim zasięgiem. I wiecie co, chyba po prostu się poddam. Oczywiście możemy spróbować jeszcze raz, uleczyć się za 100 sztuk złota albo opuścić zamek i ja opuszczę zamek, bo nie sądzę, żeby mi się udało coś już tutaj ugrać. Musimy znaleźć coś łatwiejszego, na to wychodzi, moi drodzy, bo tam nam nie poszło. Może w tym zamku uda się nam dotrzeć do tej sali, w której ukryte jest złoto i ograbić tego przeciwnika. Gra bardzo dużo Polaków. To co zauważyłem, no to już ta polska grupa liczy sobie kilkaset osób. Tak więc jeśli chcecie pograć z jakimś rodakiem, no to nie powinno być problemu. Oczywiście jeśli ktoś chce, może złupić również mój zamek, który stoi przed wami otworem i zaprasza. Jestem bardzo gościnnym graczem, tak więc jeśli macie ochotę, to jak najbardziej próbujcie. No tak, musimy się tu najpierw zająć Bone Papiterem, tym znienawidzonym przeze mnie przeciwnikiem. No i jak widzicie, zresztą poszło już gładko i myślę, że w tym zamku nie będziemy mieli większych problemów. Miniony są dosyć słabe, więc nie powinno być aż tak źle. Na razie sobie całkiem nieźle radzimy. Ten czar na słabszych przeciwników działa naprawdę bardzo efektywnie. Mówię o tym
ukrytym pod przyciskiem numer 1, czyli tym wysysaniu energii życiowej. No jak widzicie, można naprawdę sobie odbudować nieźle pasek zdrowia, właściwie tę pulę punktów zdrowia i wyjść cało z opresji, nawet po potyczce z całkiem sporą grupą przeciwników. Nie będę się na razie przejmował tymi mniejszymi przeciwnikami, natomiast skupię się na tym, aby dr Skull jak najszybciej zszedł z tego ziemskiego padołu, ponieważ on może tutaj naprawdę spowodować znacznie większe szkody niż ta grupka słabszych przeciwników. Chyba nie będzie aż tak źle. Ten zamek jest akurat taki sam raz na poziom mojej postaci, więc jak widzicie, na razie sobie radzę dobrze. Dobrze by było zebrać tamte kule z energią życiową, na pewno by mi w tej chwili pomogły. Goni mnie kilka zombie. Musimy się jeszcze pozbyć. No właśnie, udało mi się tego natrętnego przeciwnika zabić, no i została mi jeszcze całkiem spora grupa tych najsłabszych przeciwników i tych większych zombie też, ale na tym poziomie, jak widzicie, nie są one większym problemem. Miksturka, żeby nie umrzeć, i chyba zakończę tę potyczkę z pełną pulą punktów życia, moi drodzy. No tak, pozostało mi tylko zebrać itemy, które również pojawiają się podczas podbijania zamków, chociaż wydaje mi się, że w sklepiku można kupić przedmioty znacznie lepsze i o znacznie większej wartości i również ze znacznie lepszymi właściwościami. No i to by było, moi drodzy, na tyle. Tak wygląda Mighty Quest for Epic Loot. W tej chwili gra jest w stadium zamkniętej bety, ale Ubisoft co jakiś czas otwiera jej wrota i zaprasza graczy. Jeśli będziecie mieli okazję, to ja serdecznie polecam. Trzymajcie się, do następnego, pa!